Witajcie kochani, jest sobota, wy to oglądacie w poniedziałek, mam pierwszy weekend w 2022 roku po pracy. No i dzisiaj, w dzisiejszym odcinku podam zwycięzców konkursu, który organizowałem w tamtym tygodniu. Ale nie chciałem, żeby był to taki nudny odcinek, dlatego zabrałem was przy okazji w jedno ciekawe miejsce. Mianowicie na dzielnicę Schanzenviertel. Od 1980 roku jest to wielokulturowa, alternatywna dzielnica Hamburga. No i chcę wam kawałeczek pokazać. Głównym miejscem, do którego chcę się dzisiaj udać, jest restauracja, można tak powiedzieć. Jest to Kimo. Nie wiem, czy ktokolwiek, kto mieszka w Hamburgu z oglądających mnie osób, zna to miejsce, ale robią tam naprawdę świetnego falafela w niskiej cenie. Pokażę wam to za chwilkę, a tymczasem przejdziemy się po dzielnicy Schanzenviertel i zobaczymy, jak to dziś wygląda. Najbardziej znanym budynkiem w tej dzielnicy jest Autonome Centrum Rote Flora, czyli Autonomiczne Centrum Czerwonej Flory. Tak można to po polsku nazwać. Kiedyś było to miejsce teatru, kina i różnych innych kulturowych spotkań. Dzisiaj jest to miejsce spotkań lewicowych partii politycznych. No w zasadzie nie wiem, czy partii politycznych, ale na pewno spotkań skrajnie lewicowych. W mediach niemieckich często podaje się to miejsce jako radykalnie lewicowy symbol Hamburga, w którym organizowane są często brutalne ekscesy na tle politycznym właśnie. Dlatego jest to bardzo ciekawe miejsce, moim zdaniem. Dobra, pokażę wam, jak to wygląda od drugiej strony i ogólnie jak tutaj okolica cała się prezentuje. No i później przejdziemy sobie wzdłuż ulicy, aż do restauracji Kimo na falafela. Tutaj mamy od drugiej strony właśnie ten budynek Rote Flora. Mamy tutaj taki mały skatepark zrobiony. Fajnie to wygląda. No ogólnie, jak widać, jest to takie miejsce dosyć specyficzne. Tutaj z tyłu mamy taki jakby plac zabaw, górkę. Z tego co widziałem, znaczy z tego co czytałem, tutaj w okresie letnim często, znaczy może nie tylko w letnim okresie, ale wieczorami właśnie, na weekendy, może w tygodniu również są często libacje alkoholowe. Nie wiem, czy to prawda, bo nigdy tu nie byłem, ale tak czytałem. Dobra, idziemy sobie od drugiej strony. Ogólnie teraz na tej ulicy jest bardzo dużo butików. Bardzo dużo restauracji, kawiarni, jest gdzie sobie wypić kawę, zjeść coś. Proszę, tak się prezentuje ten budynek od frontu, Rote Flora. Specyficzny budynek, na pewno. Dużo graffiti na nim się znajduje. No i dobra, lecimy dalej. Może pokażę wam kawałeczek tego miejsca. Może znajdę jakieś ciekawe ujęcia, a może nie. Taki szybki odcinek dla was, którego w ogóle nie miałem w planach, ale mówię, wyniki samego konkursu to będzie za nudne, trzeba coś fajnego jeszcze wam pokazać. No i jesteśmy.
wypadło na tą dzielnicę, bo akurat miałem ochotę, żeby tego falafelka sobie zjeść. Jeszcze dzisiaj czeka mnie zakup prowiantu na wieczór. W związku z tym, że jutro są moje urodziny, trzeba się dzisiaj troszeczkę napić, bo jutro na nockę do pracy to jutro się nie napiję. No i co? Lecimy po falafelka. Lokal, do którego zmierzamy, nazywa się Kimo. Jest tutaj na wprost. Jest on w bardzo fajnej lokalizacji, no bo popatrzcie. Zaraz koło niego mamy tutaj stację U-Bahn. Także jak ktoś nie posiada samochodu, to tutaj bardzo łatwo dojechać. No i dwa kroki i jest falafel. Zawsze kolejka tutaj, jak jestem, to zawsze jest kolejka aż na zewnątrz, nawet jak jeszcze nie było pandemii. Nie trzeba było odstępów trzymać i tak dalej, to zawsze kolejka była aż tutaj przed wejściem. Także idę zamówić. Zobaczymy się za chwilę. No i tak to wygląda z bliska. Proszę, kolejka aż dotąd. Okej, jestem już tutaj na mureczku, sobie przekąszę. Zaraz wam pokażę, jak to w środku wygląda. Słuchajcie, taki falafel kosztuje 2,50 tutaj. To jest bardzo tanio jak na Hamburg. A jest naprawdę bardzo dobry. No bo to jest ten najtańszy klasik, akurat są jeszcze droższe, wiadomo, ale to jest taki podstawowy falafel z hummusem. O, tak to wygląda. Zaraz zobaczymy w środku. Proszę, mamy tu falafel, pomidor, jakaś tam kapusta. Nie wiem, co tu jeszcze jest, czerwona kapusta. No nie wiem, jest tu trochę składników. Bardzo dobre to jest, znaczy mi smakuje. Polecam, żeby spróbować sobie. Szczególnie, że nie jest drogo. Nie każdy się tym naje, no ale 2,50 nie majątek. Warto spróbować. W tych wszystkich kebabowniach koło mnie, koło domu, no to za najtańszego falafela trzeba dać 4,50 i to nie jest falafel z hummusem, tylko standardowo, tak jak do kebaba się daje koktajl, sos albo jakieś inne caciki czy inne. A tutaj z prawdziwym hummusem 2,50 troszeczkę mniejszy jest, ale 2 za piątkę jak się kupi, no to już jest bardzo dobra cena, nawet 5 euro zapłacić za 2 i się najemy. Ja takim jednym praktycznie, można powiedzieć, się najadam. Jeszcze jakby do tego jakieś fryteczki weszły, to już w ogóle hit. I nie trzeba robić obiadów. Nie, polecam. Szczerze polecam, fajne miejsce. Jakbym miał to koło domu, to w ogóle byłby hit. Dobra, ja kończę falafelka, zmykam do domu. Taki krótki filmik, żeby nie było za nudno z tymi wynikami konkursu. No i widzimy się już jutro, dla was to będzie za chwilkę, gdzie podam wyniki konkursu. Także do zobaczenia za moment. Lecę jeszcze szybko do sklepu ogarnąć jakiś prowiant na wieczór i widzimy się za moment. No i właśnie to jest ta flaszka na wieczór, co wam mówiłem, Canadian Club. Gorąco polecam. W Niemczech kosztuje 14,99, ale bardzo dobry alkohol, bardzo dobre whisky. Proszę, jaki fajny, jaki ładny ma kolor. Przepiękna barwa. No i oczywiście pamiętamy, że alkohol od 18 roku życia. Siema wszystkim, witam was w niedzielę. Dzisiaj chcę powiedzieć, kto wygrał te 3 oto pocztóweczki. Po pierwsze chcę wam podziękować, że było tyle zgłoszeń, bardzo mi miło. Fajnie, że wzięliście w tym udział.
Celowo pokazuję właśnie drugą stronę tych pocztówek, żeby była niespodzianka. Mam nadzieję, że Wam się one spodobają. I co jeszcze? Ogólnie fajne to jest dla mnie, bo ja dzisiaj jest niedziela, mam urodziny i fajnie, że mogę Wam coś od siebie podarować, że nie tylko ja dzisiaj dostanę prezenty, więc to jest fajne. Jak organizowałem ten konkurs, to było 100 subskrypcji, teraz mam już ich prawie 130. Minął zaledwie tydzień od ogłoszenia tego konkursu, więc fajnie. Cieszy mnie to bardzo. Mam nadzieję, że będzie to cały czas rosło do góry. No i co? Przejdźmy do konkretów, czyli trzej użytkownicy, którzy wygrali wspomniane pocztówki właśnie. Pierwszy użytkownik to jest Assassin, drugi użytkownik to jest Mariola Adamus, a trzeci użytkownik to jest Karola. Karola. Także gratulacje dla Was. Co trzeba zrobić, żeby taką pocztówkę przygarnąć? Wszystko macie w opisie, ale tak Wam w skrócie powiem, że wystarczy napisać do mnie maila właśnie na adres podany w opisie filmu, w którym napiszecie waszą nazwę użytkownika, z której napisaliście komentarz właśnie na YouTube. No i dane do wysyłki, czyli imię, nazwisko, adres. Jeżeli to wszystko, to dziękuję Wam bardzo. Zapraszam do subskrypcji, danie dzwoneczka, żeby nie przegapić następnych filmików. Łapkę w górę lub w dół. No i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Pozdrawiam serdecznie, buźka.